Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Tak jak widzicie na ostatnim live'ie, przeprowadziliśmy się do nowego miejsca. Jest to nasz nowy dom. Tak wygląda, jeżeli ktoś nie był na live'ie, bądź nie widział zapisu live'a, to właśnie tak wygląda nasz nowy dom i ma jeszcze kurę. I na górze jest tylko łazienka i dwa pokoje naszych rodziców i naszej małej córeczki. Wprowadzałam troszeczkę nowych sąsiadów. Zajęłam wszystkie wolne parcele, które mogłam wykorzystać. Tak więc mamy sporo nowych sąsiadów, których sama robiłam i są bardzo super. Nie no, żartuję, sama ich nie robiłam. Po prostu ściągnęłam z internetu i wrzuciłam ich do domów i do rodzin, tak więc nie robiłam ich sama. No dobra, i teraz tak, obczajmy, co musimy zrobić. Sara idzie do szkoły, Jacob nie. I nasza ta idzie do pracy. I teraz tak, 6 dni wolnego. Ja mam 4 dni wolne. Czyli jeżeli w środę byśmy pojechali na wakacje, to byśmy się idealnie wyrobili z tym wszystkim, tak myślę. Następnego poniedziałku, tak więc w środę wyjeżdżamy na wakacje. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem jak, ale wyjeżdżamy na wakacje. Ja to sobie spróbuję gdzieś ogarnąć, jak to zrobić w ogóle, no ale spoko. Do tego czasu mamy jeszcze jeden odcinek, tak więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie bardzo dobrze, bardzo sprawnie i bardzo super. Okej. Okay. Sara moja, ty kochana. Zmień strój na codzienny. Będziemy zaraz szli do szkoły. No właśnie. Dlaczego ona chodzi w takim stroju? A, ja jej to wybrałam. No dobra. Mam nadzieję, że jak najszybciej stanie się troszeczkę wyższa i większa, bo to, co teraz jest, to jest po prostu masakra, takie głupie dziecko. Dosłownie głupie dzieciątko. Ktoś mi tutaj płacze? Jacob, no tak, przecież ostatnio była śmierć w pracy. No tak, racja. Jeszcze się chyba nie ogarnął po tym wszystkim. Dzisiaj nie idzie do pracy, ale title? Gdzie ty jesteś? A tutaj jesteś. O której idziesz? Za 2 godziny. No dobra. Jak tam przełamy? 8 przełomów. Okej, okay, wszystko ogarnięte, czyli można by w sumie stwierdzić, iż wszystko mamy ogarnięte, ale chciałabym sobie poglądać telewizor, zobaczyć, czy oni będą mi siedzieć na przykład na kanapie. Bo pamiętam, że w tamtym domu, jak był ten ogromny telewizor, no to niestety nie było tak fajnie, nie było tak kolorowo, oni niestety stali i tyle. Ale tutaj na szczęście siadają, jest ładnie. Do wszystkiego jest w miarę okej dostęp. Mamy taką małą, taki mały barek tutaj w rogu. Myślę, że to nie wygląda aż tak strasznie źle. Raczej mi się ten dom podoba. Mogę włączyć muzykę, żeby nie było tak cicho. Zimowe świętowanie? Serio? Lekka muzyka. No, jest dosyć lekka. Zmień stację. A jakiś pop? Co to będzie? Wow, ale jaka w ogóle grafika tego jest. Aha, bo jest na średnie. No dobra. Tu niech leci lekka muzyka, niech sobie leci. Coś tam będzie słychać, coś może nie, może tak. Czekajmy, aż ona pójdzie do pracy. Chciałabym z nią iść do pracy. Mam nadzieję, że ogarniemy jakiś awansik czy coś. Będzie więcej hajsu. I będzie wszystkiego więcej. I będziemy mogli iść na nasz umarzony, wymarzony urlop. Gdzieś wyjedziemy, będziemy się pluskać w wodzie, zamieszkamy w jakimś kurorcie czy coś, ale to wszystko dopiero chyba w następnym odcinku. Tak mniej więcej, myślę, następne albo za 2 odcinki. No musiała jeszcze zobaczyć na internecie, jak to się robi, bo to pewnie nie jest takie proste, jakby się nam wszystkim wydawało. Ale okej. Okay. Zobaczmy, co mamy ogarnięte. Co? Stój! Nie ruszaj się. Title. Wiedziałam, że rachunek w ogóle wpadł. Majsterkuj z komputerem. No dobra. Trzeba będzie powoli zacząć się tym wszystkim zajmować. Opłacę jej rachunki ile? 9000. No, 9000, no to jest różnica między 9000 a 20 tysięcy, prawda? Dobra, i przy okazji więcej. Majsterkuj. Musimy szybciutko to ogarnąć. To nasze wszystkie achievementy, które będziemy w stanie ogarnąć, musimy je ogarnąć jak najszybciej, żeby nam się zapełniło. Spełnił pasek. I będzie super. Powinien być dzisiaj awans. Kontroluj umysł współpracowników, zmuś ich do przebrania się. Dobra, pokażcie mi jakiegoś współpracownika, kogokolwiek. Jest ta babka na recepcji, Jadzia chyba, tak? Krystyna, dobra. O, zapytaj o pensję. Ho, 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 ho. Więcej?
Kontroluj umysł, przebierz się do pływania. Albo nie. Nie, na imprezę. Kontroluj umysł, przebierz się na imprezę. Co to zobaczyć? Jest dobre. Tylko żeby się udało. Przebierze się? Come on. Przebrała się, wow. Ale ma bluzeczkę. Ten róż. Te plecy odkryte. Ha. Dobra, jedna osoba zaliczona. Więcej. Kontroluj umysł, przebierz się. A wszyscy niech pójdą na imprezę. Dlaczego nie? Więcej opcji. Przyjazd. Nie, to nie jest przyjazd. To jest kontroluj umysł po prostu na imprezę. Lecimy z koksem. Mam nadzieję, że dostanę trochę więcej ekspa za to. No, come on. Więcej. Kontroluj umysł, przebierz na imprezę. Fajna kiecka. Ale to nie do tego miałaś. Głupia ty, no. Na imprezę. No, trochę jest rozbawiona, mnie też to śmieszy. No i co? Jaki ty strój założysz? No. Oh shit. Analizuj metal. Analizator chemiczny. Czy to jest analizator chemiczny? I co? Metal do przeskanowania. Analizuj kolekcję. To chyba nie to. Mi się wydaje, że to będzie analizator chemiczny. Trochę mi przeszło najśmielsze oczekiwania. Majsterkuj, to nie. Przygotuj skażony specyficz. Skażony. Ale nie mogę. Musisz najpierw 3 razy przetestować normalny specyfik na własnym simie albo na innych. No dobra. W takim razie jeden na pewno mamy na sobie już zrobiony. Zrobimy drugi specyfik, wykorzystamy go na sobie. I będzie 3. specyfik. No chyba, że mam tutaj coś takiego, co bym mogła wypić, ale nie widzę. To jest lampa lewitująca. A to? Szkiełko z próbką. No skończysz robić dzisiaj ten specyfik? No, come on. Wygląda na skażone. O, to przy okazji mi się udało zrobić. Okej. Porozmawiaj o pracy z Jadwiką. A Jadwika to jest Jadwika? Nie, to jest wojewoda, to jest jakiś facet. No dobra. A gdzie jest Jadwiga? Czy to jest Jadwiga? Agata Nowak. No, to jest zawsze ten problem, żeby znaleźć kogokolwiek w tej firmie. Może to jest Jadwiga? Tak, to jest Jadwiga. O czym? O pracy. O politykach, o współpracownikach, o rozmowie o pracy. No dobra. Złaś z tego czegoś dziwnego, bo chcę z tobą pogadać o pracy. Co tutaj mamy złego, czerwonego? Aha. No tak, bo nie wyszło. No nie wyszło, no ale zaliczyło mi, no come on. Dobra, pogadane. Nieprzetestowany specyfik. Mam nadzieję, że jak wypiję to, to powinno mi zaliczyć. Chociaż mogłabym dać komuś innemu, no ale... Nie, tak, to. Super. Pracuję nad wynalazkiem. O, dobra. To jak już mogę poprosić o metal, to od razu wezmę to. Przyjazne, poproszę o metal, jest. Dawaj mi metal. Aha. No i co, nie? Nie? Może dała, może nie, ale poprosiłam. O, podaj roślinkę. Dostaję bardzo fajne, proste achievementy do ogarnięcia. Bardzo mi się to podoba. Dobra, to mogę podać. Zaraz się w ogóle tymi roślinkami zajmę, jak tylko ogarnę sobie do całości. Mam jeszcze połowę czasu, tak więc luzik. Możesz tutaj przyjść, dziękuję. Siusiuć się chce, no trudno. Okej, mamy ogarnięte. To teraz wyślemy na Siusiu i będziemy ogarniać nasze,
naszych małych przyjacieli, przyjaciół, przyjaciołów. O! Dostała piątkę, super. I jak skończysz? Ej, poczekaj, nie idź tam. Tutaj też jest kibel, ja nie widziałam go wcześniej. Pewnie go teraz zbudowali. No co zaż... No. Chciała do mojego kibelka wejść. Sobie zaraz zamknę te drzwi, żeby były tylko dla mnie. Come on. Odchwaszczaj wszystko. Bo tutaj już jest taka po prostu masakra z tymi kwiatkami. Nikt tego nie robi. Oczywiście na mnie pada to, żeby się tym zajmować. Coś jeszcze mogę zrobić? Nie, oprócz zbierania to nie mogę niczego zrobić, więc nie chcę tego robić. Coś jeszcze? Tak. Mam jeszcze trochę czasu, mogę posiedzieć i popatrzeć. Nie ma problemu. A i tak wszystko udało mi się ogarnąć, więc mam nadzieję, że dostanę dzisiaj jakiś dobry awans, naprawdę bardzo dobry awans. Wszystko? Wszystko. Czyli tak, to jest ogarnięte. Mogę jeszcze podlać, co czego nie podlałam. Dobra, wiem, że się kończę za godzinę. Spokojnie. Nie. Nie, nie idziesz jeść. To niech sobie... A, wezmę sobie jedną różyczkę. Czy tam tulipana, czy co to tam jest, co to jest. Kwiat lwiej paszczy. No dobra, byłam blisko. Może mi się przydać. Zbierz. Tego nie mogę. To mogę jeszcze zebrać. I tego nie mogę, a to też nie. No dobra. A coś tutaj się popsuło, a umywalka. Nie, nie napraw. Zamień. Zamienimy. Come on. Co ty robisz? Nic nie robisz. I za ile mi się kończy czas pracy? W sumie za 10 minut, czyli nie zdąży wejść. I... Nie, jednak zdąży. Genialnie. I co? Jednak nie było awansu, tak? Ja się tyle napracowałam, żeby dostać awans, a awansu nie dostałam. Świetnie. Bardzo mi się to nie podoba. Ale spoko, ogarniemy jeszcze kolejny dzień, tak na szybciutko. Żeby nam to się wszystko ładnie ułożyło. Może nasz Jacob dostanie awans. Przydałoby się. Dlaczego wy w ogóle tutaj jesteście z przodu domu, a nie... No ale dobra. Jest zrobiony obiad mężu. Mężu, ty dzisiaj nie pracowałeś sobie, nie ma obiadu. No to na co czekasz? Podaj obiad. Fasolka po brytańsku, o to może być ciekawe. Fajne są te chmurki, bardzo mi się podobają. Dziś były jeszcze takie gwiazdki, które chciałam umieścić w domu, ale nie mogłam ich znaleźć. Wiecie, o które mi chodzi, te, które były nad analizatorem. W ogóle tutaj jest bardzo fajne miejsce. I ja tutaj sobie zaraz rozpalę w piecu. Więc będziemy tutaj działać. To są bardzo, bardzo, bardzo miłe i fajne rzeczy przydatne. Mam tutaj? Mam. Chodzi mi o to, czy mam to. Mogę eksperymentować, mogę sobie podwyższać nasze umiejętności i bardzo dobrze. Sara, Saruś, a czy ty posiadasz coś takiego jak praca domowa? Gdzieś powinna teraz leżeć na podłodze ta praca domowa, tylko nie jestem pewna gdzie i trzeba będzie tego poszukać. Trzeba będzie tego w ogóle dopilnować, żeby ona gdzieś zostawiała tą pracę domową w widocznym miejscu, a nie gdzie ona jest. Czy to jest basen? Mi się wydaje, tak to mi się wydaje. Muszę to zmienić. W ogóle po co mi to? Come on. Jeżeli to nie jest basen, to mi to jest... O. To mi to jest w ogóle niepotrzebne. A w tym miejscu umieszczę normalny basen, w którym będą mogli mi się kąpać. I będzie o wiele fajniej chyba, nie? To są jakieś te... Ja bym chciała... dosłownie kilka lampek ustawić. Tak, żeby nie było aż tak bardzo ciemno. Na różnej wysokości, bo to już jest bez znaczenia dla mnie. Drabinka, no może być. W sumie i tak nie będą z niej korzystać, no ale niech mają. Co to jest? Aha, to jest takie na ziemię. No fajne. A to też mozaika z płytek. Też bym mogła umieścić, ale po co? No a to takie jeszcze dwa umieszczę. Dobra. Okej, okay, no i mamy basen. Ha! Podpo, nie rozmawiaj tutaj, serio? Dobra. Nope. O, obiad się zrobił. Znaczy, mąż zrobił obiad. Weź porcję i może młoda też może wziąć porcję. Ja w tym czasie muszę poszukać tej głupiej pracy domowej. Może jest w pokoju? Na biurku? Nie?
Ojej, no to mamy teraz piękną zagwozdkę. Jeżeli nie ma tutaj nigdzie, to mamy przekichane. No chyba, że zostawiła gdzieś przed domem. Proszę. Jeśli się okaże, że jest gdzieś przed domem. Ale jaja. Czytaj, czy nie mogę? O Jezu. No, no dobra, dobra, no fajnie, fajnie. Powiedz, masz pracę domową do jasnej cholery. Czyż będziesz mi teraz normalnie odwalać takie mal. No chyba, że nie, no. Jakby odrobiła, to miałaby ją w ekwipunku. Come on. Dobra, dziecko ty moje, z racji tego, że jesteś złe, ja wysyłam cię na ćwiczenie, a później. O, przejmij na własność. I cwać. A moimi misiakami to ja się muszę sama zająć. Właśnie, brakuje mi. A nie, dobra, postawiłam bieżnię. Super. W takim razie się cieszę. Myślałam, że nie postawiłam nigdzie bieżni dla Jacoba, czy czegokolwiek. A to jednak pomyślałam, widzę, że pomyślałam. Czasami myślę, tak, czasami myślę, gdzie ty idziesz w ogóle? Dlaczego ty idziesz spać? Dlaczego ty, misia moja, idziesz spać, jak tutaj trzeba posprzątałaś. Ale trzeba na przykład tak. To trzeba odłożyć. Wypadałoby zrobić jakieś drinki, żeby sobie stały. Nie mogę tak. Nach. Nach. No dobra. Gdzie ty to idziesz odło... Nie wiem dlaczego, ale oni mają taką jakąś dziwną kwestię tego, że oni najpierw muszą usiąść, zanim cokolwiek zrobią. Tia. Na pewno nie będziemy się starać o dziecko. Musimy te plany niestety zmienić ze względu na to, że zupełnie nie mamy miejsca na kolejne dziecko. A trzeci raz się przeprowadzać nie mam zamiaru. Która jest 22. No dobra, jeszcze chwilka i pójdziemy spać. Okej. Okay. Jacob? Jejkusiu, ty mu, ja bym chciała zobaczyć, ile ty masz w ogóle punkciorów kondycji. Sprawność fizyczna 5. A to granic wytrzymałości, jakbyś mi tak jeszcze zrobił? Byłoby super. Dobra. Więcej nie potrzebuję. Na dzisiaj wystarczająco. Wykąp się, idziemy spać. Trzeba będzie zrobić bardzo szybki czas, żeby szybko mi ta noc minęła. O, ja mam tutaj nawet ten, burzę mózgów. W sensie tego mojego śmiesznego robocika. Ja zapomniałam, to nie grałam w Simsy jakieś 2 chyba tygodnie, więc... Come on, pamiętałam tylko tyle, że mamy jechać na wakacje. Kiedyś mamy jechać na wakacje i że przeprowadziłam się do nowego domu. I to jest tyle, co pamiętałam. Naprawdę. No dobra. W takim razie teraz pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, aż któraś z naszych osób wstanie. A mogę się założyć, że pierwsza to będzie Cajtl. Nie wiem dlaczego, ale Cajtl pierwsza poszła spać, więc ta mam pierwsza wstanie. Zmień strój codzienny. Co ja mogę zrobić? Ja mogę ją wysłać w sumie na kąpiel, to i tak by się ubrała. Dobrze, że nie ma tutaj pralki. Bo pamiętam, że w trójce to ja po prostu myślałam, że zwariuję z tą dawką prania i w ogóle. To było straszne, jak te ubrania leżały po całym domu. Wszędzie. Dosłownie wszędzie. Czy Cytel idzie dzisiaj do pracy? Idzie do pracy. A idzie Jacob? Idzie Jacob, idzie na 9:00. Super. No to Jacobem idziemy do pracy. Jak tam Cytel? Świetnie. Chociaż nie. Nie pójdziemy do pracy. My dzisiaj wyjedziemy na te wakacje, tak myślę. I to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Jeżeli dzisiaj wyjedziemy na wakacje, to mamy 5, 6 i 4, mamy po 6 dni wolnego i 4 dni u niej, czyli idealnie, żeby się wyrobić przed kolejnym tygodniem. Dobra, to ja w tym momencie kończę odcinek. Idę ogarnąć, jak wyjechać na wakacje, jak wszystko dobrać, żeby było dobrze zrobione, zorganizowane i tak dalej. I widzimy się już niedługo, za kilka dni dosłownie w kolejnym odcinku i będziemy się bawić na jakichś Karaibach czy gdzieś jeszcze, nie wiem gdzie, ale będziemy się bawić. Tak więc, no, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!